Szczepiński, Ziemia Polska, marszałek. Wysłuchałem wszystko. Wczoraj części z nas nie było. Gdzie tak patrzę tutaj po twarzach. Tak, części z nas nie było i ja tutaj powtórzę z grubsza to, co było. Ale to będą odpowiedzi na to weto i tak dalej. Pierwsza argumentacja. Że pan hrabia Potocki miał tu przyjechać, nie przyjechał. Ten argument odpada, ponieważ ja go usprawiedliwiłem, ponieważ on się chciał w ten sposób usprawiedliwić i to podał mi telefonicznie. I ja tutaj w tym momencie występowałem w roli jego rzecznika, jak i wnioskodawcy tegoż wniosku. I teraz tak, jeżeli ktoś, ja akurat zajmuję się bardzo dobrze historią, sięgam bardzo daleko i znam historię II RP i skutków formalno-prawnych, szczególnie finansowych, o kwestie tylko powołania, to nie kwestia tutaj decydujemy, czy przyjmiemy, czy nie przyjmiemy, o kwestię powołania tego nowego Sejmu. To jest, to się zgodzę z tym argumentem. Nie nowego Sejmu, tylko przedłużenie. Bo to chodzi tylko o przedłużenie. My tu nie dyskutujemy o tym, czy powiedzmy weźmiemy... No wyznaczenie dodatkowej daty. To jest tylko wyznaczenie... Nadzwyczajny był. Tak, to jest właśnie, to jest najważniejsze. I tutaj ten Sejm miałby, tutaj jakby się zgubił ten, powiedzmy, ten argument i ja go po prostu powtórzę. To ma parę celów. Pierwszy cel. Przyjeżdża ta osoba, bo teraz nie mogła, przyjeżdża i rozstrzygujemy nie tylko kwestie tutaj finansowe. To jest jeden z punktów. Przede wszystkim padło wczoraj w dyskusji, rozstrzygamy raz na zawsze kwestie odtworzenia albo nieodtworzenia drugiej RP. Czym to skutkuje? Jeżeli odtwarzamy, a znam bardzo dobrze historię, nie musicie mi wierzyć, bo zrobiłem szereg filmów historycznych na YouTubie, to znaczy skutek taki, że to chodzi o mechanizm, zasadę, żelazną zasadę uruchomienia kwestii formalno-prawnych do rozliczeń za Katyń, rozkaz Jeżowa, 37 rok, 111 tysięcy rozstrzelanych, zarżniętych i 266 tysięcy Polaków wywiezionych na Syberię. Tylko część z nich przeszła przez Iran. Mamy ten Katyń, która sprawa jest niedokończona. To jest wszystko, co chcemy w ten Sejm zrobić, uruchomić tą, ten sposób, mechanizm, żeby było. Natomiast i po to jest ten właśnie Sejm temu poświęcony. Ponieważ padły takie wczoraj głosy, żeby to po prostu rozstrzygnąć, żeby nie było takiej wolnej dyskusji, czyli takiej dyskusja niekonkretna, czyli sztuka dla sztuki. Ponieważ no, takie argumenty padają czasami, że no, spotykamy się i tak dalej, ale uchwalamy pewne rzeczy. I jeden argument, ten finansowy, on jest. Pan prezydent drugi RP przyjeżdża, referuje to. Referuje i my w tym momencie uruchamiamy machinę historyczną, która rozstrzygnie raz na zawsze, czy ma być tak, czy inaczej. Czy trzeba wracać do tego i tak dalej. Z punktu widzenia prawnego i historycznego powiem wam o jakie kwoty chodzi, powtórzę to, jeżeli uruchomimy ten mechanizm. Bo tego nikt nie robi, to tylko Sejm Walny to robi. Tutaj w sensie publicznym to zaraz pójdzie w eter, w internet i tak dalej i ludzie będą dyskutować. To Sejm Walny robi. To jest po prostu, to jest plus. To jest nasz plus. Bo my rozstrzygamy tą kwestię. Nie zrobiła to komuna, bo nie chciała. Tak zwana demokracja też nie chciała. I mamy do dzisiaj stan taki, jaki jest. Ale dlaczego? I teraz przez to spotkanie my uzyskujemy rozstrzygnięcie, którego nie ma w ogóle w historii. Historycy mogą się pociąć później po tym rozstrzygnięciu, które nastąpiłoby na, na tej specjalnej sesji. Tak? Sesji. Tak. To, natomiast sprawa pieniędzy, no to słuchajcie, ja do tego tak pochodzę. Ostatnio, mam taki przykład. Ostatnio taki przychodzi, ja wiem czy znajomy, no po prostu taki jedna osoba i mówi, słuchaj, wiesz co, ty tak robisz takie filmy, to słuchaj,
ty wypłoniesz się, albo ja to załatwię, że biorę rzucę hasło, słuchaj, za ten film, który zrobiłeś, ja ci daję 10 milionów, nie? On mi tak rzuca, oni ci powinni dać 10 milionów. No i wtedy ty jakbyś to, ten film miał usunąć. W porządku, ja mówię do niego w prostej sprawie. Słuchaj, 10 milionów to jest taka torba podróżna, wiesz? No to dobra, słuchaj, jak ja zobaczę tą torbę podróżną, tutaj, o, na podłodze mu pokazałem miejsce, to możemy wtedy rozmawiać. A więc do tego czasu nie ma kwestii finansowej, ponieważ to jest sprawa pilotowana przez pana Potockiego i do tego czasu on ma tutaj czas na tej sesji tą kwestię przedstawić, wyjaśnić i tak dalej. I to jest kwestia tylko kolejnych obrad. Natomiast i dopiero jak będą te obrady, to możemy rozstrzygnąć kwestie historyczne, finansowe historyczno-finansowe to jest jedna sprawa. Druga sprawa właśnie tej kwestii można podyskutować w obecności pana prezydenta Potockiego. A jeżeli chodzi o te skutki, bo tutaj niektórzy nie wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli mamy się domagać, uruchomić mechanizm domagania się, to właśnie takie spotkanie jest potrzebne. Ono jest potrzebne, żeby przynajmniej moralnie o tym mówić, że powinniśmy dostać, to znaczy dostać Polacy, to niekoniecznie państwo, słuchajcie, to nie. Już nawet na moim sejmiku powstała kwestia. Proszę zwrócić uwagę. Odszkodowania kto dostaje, na przykład żydowskie? Jakieś organizacje. Ale przecież jest państwo Izrael, nie? Ale organizacje dostaje. Tak samo odszkodowania kto mogą otrzymać Polacy? Jak, gdzie, po co? Kwestia otwarta. A więc o co tu chodzi? 30 milionów rubli w złocie z 21 roku za wojnę bolszewicką. Bilion dolarów odszkodowania za drugą wojnę światową. I to mamy sobie rozstrzygnąć na tym spotkaniu. I to jest ten porządek cyfr. My nie musimy się tutaj zarzekać w tej chwili, wbijać na pal, dzielić wszyscy i tak dalej, że przyjmujemy, nie przyjmujemy. Słuchajcie, widzisz torbę? Jest torba czy nie? Pusta? Pusta. Pusta. Na następnym spotkaniu zobaczymy, jak ona się zapełni. Na razie jest pusta. Rozumiem, o co chodzi? Jest pusta. No już torba jest pusta. A więc po prostu przyjeżdża, my się spotykamy, rozstrzygamy kwestie historyczne i finansowo-historyczne. A jeżeli chodzi, czy ktoś nie zna pana Potockiego, zna albo nie zna, o, w ten sposób, to taki argument padł. I w tym momencie jest taka kwestia, że my go możemy znać, jeżeli się zanurzymy w historii. Ja się zanurzyłem, sprawa tych pieniędzy i w ogóle kwestie drugiej RP, ja znam od paru miesięcy. Ja też nie znałem to 5 lat temu. Ale się zanurzyłem w temat i każdy to może zrobić, nawet Polonia może zrobić. Zanurzyć się, nie? Może to zrobić Polonia. Przecież to było, sprawa tych pieniędzy, tam kwestii drugiej RP, to jest po prostu przecież na tych sejmikach ziemskich i powiedzmy Facebooku, to jest po prostu trąbione. A więc nie jest to jakby sprawa, o, dzisiejsza losowa. To jest pewna kontynuacja, która akurat wyskoczyła poprzez to, że no, po to był ten telefon, żeby raz, że usprawiedli, ponieważ no dzisiaj byśmy już to zaczynali, byśmy wszystko zawiesili i tak byśmy zawiesili, bo tą kwestię byśmy musieli rozwiązać. W tej chwili, jak my to załóżmy, wczoraj przyjeżdża, to byśmy tylko debatowali 2 dni nad jedną kwestią. A więc tak o to chodzi. Chyba wszystko. Dziękuję. Jest kolejny, jest pani, no, proszę bardzo, panie Andrzej, teraz pan. Andrzej Marcin Piszczer, pierwszy asesor ziemi rybnickiej. Ja się postaram krótko powiedzieć, aby przejść do najważniejszego, mianowicie do głosowania. Powiem tak, moje pokolenie, młodzi ludzie mówią jasno, prosto i wyraźnie. Przepraszam, że teraz użyję może słów nie do końca cenzuralnych, ale powiem to jasno, że tak to się mówi u młodzieży. Współcześnie za darmo można dostać tylko w mordę. Nie ma nic za darmo.
Jeżeli ktoś coś nam proponuje, jakiekolwiek pieniądze, coś chce w zamian. Co chce? Nie wiemy. Czy to będzie być może zaprzestanie działalności, czy może przejście na jakąś stronę? Nie wiemy, jakie są żądania, pod jakimi warunkami dostajemy kwotę pieniędzy. Nie wiemy. Jeżeli idą zacząć grube pieniądze, a są to grube pieniądze, bo mówimy tutaj o milionach złotych, no to coś musi być za mną. Miliardy, przepraszam. Miliardy. Nie, w tym przypadku miliony, bo chodzi o 2,5 miliona, a nie o... dobrze powiedział pan Andrzej. Pytanie tylko w zamian za co? W zamian za co mamy dostać te 2,5 miliona złotych? Po drugie, druga kwestia, skąd? Pan prezydent na uchodźstwie Potocki obiecuje. Mówi, że załatwi pieniądze. Ale skąd? Sejmu, którego, jak pan marszałek Tołsty powiedział, nie uznajemy. Jeżeli my tego Sejmu nie uznajemy, no to w tym momencie powiedzenie, że nawet Salomon z pustego nie naleje, stanie się realne. Bo nagle coś, co nie istnieje, daje zastrzyk gotówki. Jak to jest możliwe? Czy to jest logiczne? W moim odczuciu nie jest to logiczne. Jeszcze pragnę przypomnieć taką wypowiedź pana marszałka Tołstego z Sejmu w Darłowie, kiedy poruszaliśmy kwestię państwa Wenedów, Lachów, Polaków. Pan Tołsty powiedział bardzo mądre i bardzo ważne zdanie. Polak z niczego potrafi zrobić coś. Jeżeli w przyszłości mamy zaistnieć i mamy przejąć tą władzę, róbmy to na swoich możliwościach i budujmy swoją gospodarkę, twórzmy swoje jakiekolwiek zasoby finansowe. Ja nie mówię, że to muszą być od razu miliony, miliardy, ale wypracowujmy majątek narodowy, tak jak to robili nasi dziadowie, pradziadowie. I nie tylko, kiedy się żyło dobrze, kiedy była druga RP, kiedy była pierwsza RP, ale zwłaszcza wtedy, kiedy były zabory. Były zabory, a Polska w czasach pozytywizmu, jak to się określa, była pracą u podstaw, rozwijało się szkolnictwo i tak dalej. Potrafiliśmy pracować na to, aby później w 1915, 16 czy 18 roku Polska uzyskała swoją niezależność, niepodległość. To nie było od tak, że przyjeżdża pan marszałek Piłsudski, czy został akt proklamacji wydany i już państwo się tworzy. Ale na to się złożyło pokolenia naszych dziadów, pradziadów, którzy ciężko na to pracowali w czasie zaborów. Weźmy z nich przykład i zapracujmy na to, aby moje dzieci, bo ja nawet nie wiem, czy ja tego doczekam, żeby tutaj było dobrze, ale żeby chociaż moje dzieci, moje wnuki żyły wreszcie w godnych warunkach, w godnej i silnej Polsce. Dziękuję. Karteczka niebieska zaraz pan oddaje. Pan się zaopatrzy, bo pan ma tą kartę.